Także proszę Państwa, centrum Warszawy, cały czas ten pałac kultury Stalina i Lenina, który prawdopodobnie szpeci, który szpeci pałac, który przeszkadza. Warszawa. Czyli Warszawa, jak to mówią, moherowa Warszawa. Kaszle żebraczka z żebraczką. Jeszcze się trzecia ogląda. Mówią, że będzie gorzej. Rzeczywiście Państwo widzą, że tu jest ulica Saska, no i ta nasza szkoła przy Sasku, czyli Polska, a ja mówię, że
szkoła przy Saskiej, szkoła święta, która pokazuje nam, że jakby ta, ja nie wiem, Polska, Warszawa jest niereformowalna. Dlaczego? No bo jeżeli Bożena Rossa, moja koleżanka, uczyła tutaj w tej szkole, że Bóg to Jahwe, a tutaj nikt nie za bardzo zareagował na to, no to może na Gosław tam, proszę bardzo. Ale tu ciemno wszędzie, ale tu głucho wszędzie, ale tu co to będzie, ale co tu będzie. Także proszę Państwa, z taką dziewczyną, taką babką tam dziewczyną, jadę 525 i tak filmuję Stadion Narodowy. Ona się tak troszeczkę przeraziła, bo kamerę podnoszę, naszego radia, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. No to, co tu Państwo widzicie, to przecież chodzi o kontury Stadionu Narodowego, byłego stadionu dziesięciolecia, gdzie ten wasz papież był. Ona się tak przeraziła, a ja mówię, a co będzie, jak będą Arabowie? I ona się tak spojrzała, ale wiecie Państwo, polski naród jest dziwny, nieufny, średniowieczny. Boją się guseł, boją się czarów, boją się kart, a jak ktoś umrze, to zamykają wszyscy, zakrywają lustra, żeby nie było widać postronnych postaci jakichś tam osób, żeby nie było widać. Proszę Państwa, póki co jest ulica Saska. Jest ulica Saska. No i teraz dzisiaj muszę powiedzieć temu wiesiowi Przybyłowicowi, że Sasek on powiedział, że ludzie będą mieć po 200 zł z koryta. Że tak jak kiedyś mieli 500 zł, 600, to będą mieli 200. I rzeczywiście nie ma karita. Już idziemy tutaj. Oglądamy się. Jesteśmy przy ulicy Saskiej. Jesteśmy na Saskiej. Jesteśmy w Warszawie. I teraz ludzie zastanawiają się, ale mówią, że coś będzie źle. W sensie takim, że jak jest Kaczyński, to tak, nie będzie dotacji od Unii Europejskiej, bo jak Polska będzie boferowa, Polska będzie się izolowała od Unii Europejskiej, nie będzie chciała się dostosowywać do standardów Unii Europejskiej, to zabiorą Polsce dotacje i po prostu Polska nie będzie miała nic. Czyli, że, no tak jak Janek Witek mówił, tu jest ulica Saska, jesteśmy w Polsce moherowej, a ulica Saska, że jak ten Tusk był, a to tu, Tusk był, a to tam, to jeszcze coś wypracował, Tusk coś jeszcze załatwił. Natomiast ten Kaczyński, jak on z różańcem będzie chodził po całej tej Europie, pod Bałtykiem, bo przecież my jesteśmy w Polsce, a pod Bałtykiem, pomiędzy Niemcami a Rosją, to jeszcze, no nie wiem, co to będzie, jak będziemy tak z tymi różańcami. Przecież nie każdy w te różańce chce wierzyć. Ja już powiedziałam dzisiaj odnośnie Matki Boskiej, nie każdy chce w Matkę Boską wierzyć, ale nie każdy musi w ogóle. Jeżeli to jest nieprawdziwe, jeżeli to jest wyssane z palca, jeżeli to jest na zasadzie kultu kobiety, Izyda, Horus i Set, Artemida Efeska, Semiramida Babilońska, Artemida Efeska, czyli Diana Efeska, no to ja przepraszam bardzo, czy my musimy w to wierzyć? Tutaj też byłam, proszę Państwa, no, w komisji, w tej szkole Saska. No, także nadaję nasze radio Tok FM Euro, Koncita Barbie Baby Langström Extra. Jakoś tak pomyślnie przejechałam przez Wisłę. Proszę Państwa, od kina Kultura. Na Saskiej mieszka ta staruszka, matka i córka. I teraz Państwo zobaczą. Córkę wpuszczono do kina Kultura, a matka biedna staruszka była nie wpuszczona do kina Kultura. To czy ten dziad w okularach mógł troszeczkę myśleć, że jeżeli wpuścił córkę, a nie wpuścił matki, to córka będzie samotnie wracała na Saską 111, gdzieś tam z krakowskiego przedmieścia, gdzie chodzi gruba wasza żebracka w brązowym takim sweterku. No i to przecież nie jedna. W strachu będzie wracała Makryna Mieczysławska. Strach. No i ta nasza, proszę Państwa, w okularach. Strach,
strach, strach. Także, proszę Państwa, dziadostwo, ukośnik, żydostwo. Żydostwo, ukośnik, dziadostwo. Wygrało dziadostwo. No, ja myślę, że należało się spodziewać, że w Warszawie dziadostwo wygra, bo Kopacz powiedziała wręcz. Ona przejrzała całą tę moją wieś Holandię i powiedziała tak wczoraj w przemówieniu. Proszę Państwa, zostawiamy bogactwo. Bogatą Polskę zostawiamy, tak? Jakżeście dostali mnóstwo dotacji od Unii Europejskiej, to żeśmy mogły wam wyżebrzyć, załatwić Polsce od Unii Europejskiej. Krakowskie, które mieliście odremontowane, wszystko jest odnowione na krakowskim Przedmieściu, ale że wy sami jakoś nie umiecie ze sobą dać rady. Także no nie wiem, zostawiamy Polskę bogatą, dziadostwu, a co tam będzie dalej, to nie mam zielonego pojęcia. No i ta Kopaczowa powiedziała tak spokojnie, bardzo ładne przemówienie, że tak jak z tą Szydło rozmawiała, to mówili, że była spięta, była zdenerwowana, bo sama może nie widziała, co ta Szydło od niej chce. Ale widzicie Państwo, tak wczoraj powiedziała bardzo normalnie. Także proszę Państwa, Kopaczowa bardzo ładnie się zaprezentowała, no, w biedzie i w bogactwie, w głodzie i w chłodzie, prawda? No i tu i na teraz, proszę Państwa, z nami, prawda? Kochajmy się na wozie i pod wozem, tu i teraz. Także proszę Państwa, tutaj jest ulica Saska, a ja widzę, że tego Wiesia Przybyłowicza jakby nie ma, czy co? Gdzie on jest? Ten Wiesio Przybyłowicz, gdzieś chyba Polas tam może siedzi w kinie Kultura. Także wiecie Państwo, jak ktoś tak wlazł nagle, no to tak samo jak ta córka w okularach, chuda glizda tej naszej staruszki z Saskiej Kępy. Córkę wpuścili do kina Kultura, matki nie wpuścili. Tak więc matka powiedziała, że ona nie będzie się czołgała pod kinem Kultura, pod tym dziadostwem wielkim, nie będzie się tam czaiła, tylko po prostu jedzie już na Saską i matka z córką, bo my tak mówimy, że matka z córką, córka w okularach, chuda, taka stara panna, ona już nigdy za mąż nie wyjdzie, a ta matka dzięki niej, dzięki informacjom od córki, może być, a to tu, a to tam, no ale przepraszam bardzo, jeżeli nie wpuszczą do kina Kultura, prawda, no, to wiecie Państwo, to dziadostwo mogłoby mieć troszeczkę więcej rozeznania, troszeczkę więcej informacji, że jeżeli nawet córka będzie wracała na Saską sama, to ktoś może ją zgwałcić, ktoś się może ją napaść, co właśnie w celu zgwałcenia, albo nabić, poturbować, no ale wiecie Państwo, lochy krótko żyją, nie ma dziadka, nie ma babci, powiedziałam jeszcze raz tutaj, w moherowej Polsce, a tu nie jest Ameryka, tu nie jest USA, tu nie jest Anglia, tu nie jest Londyn, tu nie jest Białystok Ameryka, tu nie są prawosławni, tu nie są świadkowie Jehowy, tu są co? Mohery, co? Cokające, nokające, katar mają, jak to Janek Witek mówił, te Żydki katar mają. Dlaczego te Żydki katar mają? Bo są bardzo chorobliwi, na wszystko wrażliwi, krótko żyją. No to zgadza się, że locha krótko żyje. Co? Dziadostwo wygrywa. Także proszę Państwa, no trudno. Zobaczymy. No, zobaczymy, co będzie dalej. Proszę Państwa, tutaj jest ulica Saska. Póki co. Saska Kępa. Nic się nie dzieje. Warszawa. Tam pojechał, proszę Państwa, trasę łazienkowską. Samochód, nic się nie dzieje. Warszawa, póki co. I tu jest ten mostek, co Janek Witek mówił, że to jest ten mostek, który jeszcze 30 lat temu nie istniał. Ja to jakoś tak 30 lat to znam ten mostek, ale on wtedy dopiero zaczął co funkcjonować, bo jeździłyśmy na Gocław do Bożeny Rossa,